Tu przy alternatorze była taka śrubka właśnie masowa wcześniej i przy tej łapie. Ja muszę tą instalację elektryczną sobie przynieść i tu to wszystko podłączyć. To już podłączyłem. Jest ta odzyskiwanie oparów z benzyny czy coś takiego. No. No to przyszedł czas na makaronik. Czyli to jest ta, co wchodzi do środka część. A tutaj sobie wszystko popisywałem. Więc teraz muszę wstępnie to podłączyć i no najważniejsze, żeby odpalił. A później będziemy myśleć dalej, co z tym można wszystkim zrobić. Czujnik spalania stukowego. Właśnie bardzo istotna rzecz. Dzięki temu można różne ilości oktanów benzynę stosować i silnik sobie sam dostosuje. Tu wtryskiwacze. Są trzy. Dużo ludzi twierdzi, że jest jednopunktowy wtrysk w Matizie. Więc są trzy wtryskiwacze, więc jest wielopunktowy wtrysk. Podkładkę na razie założę tą starą, ale może być nieszczelna, no ale to lepiej już tak wypróbować. Teraz ten makaron jest częściowo poprzerabiany. Ja go sobie oczywiście, to co wiem, że można poucinać, to poucinam. Zawsze jest to zagrożenie, że wytnę coś za dużo. W sumie lepiej, żebym to zrobił później, ale tu jest naprawdę taki bałagan w tych kablach. Był dodatkowy alarm. No widzicie, już powoli zaczynam to wyswobadzać wszystko. No i był centralny zamek, także tu na 100% jest centralka Merabłonie. To jest na pewno od centralnego zamka, a to jest od modułu pilota. Więc to wszystko tu wytniemy. Trochę nam się mniej tych kabelków zrobi. Okej. Albo kierunkowskazy. A właśnie, czyli do kierunkowskazu jeszcze tu może iść. Okej. No widzicie, tak można szybko naprawić albo popsuć instalację. Jak wycinam coś za dużo, to samochód nie odpali. No i taki mobilizer wziąłem. O, i uwolniliśmy się od tego makaronu. Celowo się uwolnimy od wszystkiego makaronu, tylko zostawimy to, co potrzeba. Ale na razie nie wiem, co potrzeba. Tu jest na pewno moduł immobilizera, gdzie złamałem antenę. I tutaj popsułem OBD.
A tu do modułu obeszło te kabelki, ale ja niestety je popsułem. No to zrobimy tak, że je poobcinam, żeby zwarcia nie zrobiły. Po prostu je wyszarpnąłem, a później dopiero mi się przypomniało, że tam jest gniazdo i że będzie to potrzebne. Więc to później tutaj dorobimy z powrotem, ale wyjmiemy wszystko to, co nie jest potrzebne. Dobra, wyjmiemy, oczywiście wyjmiemy. Tak. Tu jest plus akumulatora. Tu jest do komputera i tu jest do dalszej części instalacji. Tu musimy to połączyć. Ja tu sobie nie popisywałem. Ale chyba się tylko jedno z drugim będzie zgadzać. Tu rureczkę do spryskiwacza. I w tym momencie troszkę się zdziwiłem. Czegoś mi brakowało, coś było nie tak, ale okazało się, że jeszcze jedna wiązka instalacji leżała z boku, o której zapomniałem. No i to jest ta ostatnia część, której mi brakowało. Tu patrzyłem. No i tu wygląda na to, że to jest góra silnika jeszcze, tak. Czyli to jest ta część góry silnika. No także powoli się to zaczyna wszystko klarować. Wentylator, czyli ta instalacja będzie szła tam, to później trzeba będzie poukładać. No i widzicie, kostka czarna, a tu znowu coś złamałem. Kostka czarna do kostki czarnej. Więc na razie podłączamy to w ten sposób. Tu było coś widać dużego zasilane. A, tu. O, z pewno główny prądowy. Dobra, na razie tak. Tu będzie komputer, ale komputer muszę immobilizer zrobić. Stacyjka tu jest. I to jeszcze licznik został i przerobienie komputera. Przewody od licznika, te kable. No, nie idzie pomylić nawet. Jest dobrze. Żeby było do masy, do minusa znaczy się. No to podłączamy przewody paliwowe. Teraz nie mamy anteny immobilizera, więc może tu wystarczy coś piąć. Nie wiem, dobra. Nie mam paliwa, więc i tak to nie odpali pewno. I też iskry nie będzie miało. Zobaczymy, czy security... A już miga security. Nie wiem, czy widzicie. Miga security. Czyli może nie dać się odpalić. Ale spróbować można. Włączony zapłon. Teraz włączony. Security się świeci. I oczywiście nie odpala, bo security się świeci. Słuchajcie, to jest takie maleństwo, które zastąpi, to do komputera trzeba wmontować, które zastąpi. No i immobilizer. To co musimy zrobić, to odpinamy komputer. Czego rozebrać oczywiście. Otworzyć puszkę. Wygląda komputer Siemensa w środku. I tu trzeba odpowiednie nóżki podginać. Czyli na tej instrukcji jest...
Teraz pozostaje tylko ten najgorszy, zielony. 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I trzeba tu odchylić. I trzeba sobie odchylić tamten. To tam widzicie? No dobrze, widzicie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Razem bym go tam wycofał, no nie da się. Pomiędzy. No to trzeba sobie zrobić tu więcej miejsca, a później podoginać najwyżej z powrotem. Nie no, nie ma szans, żeby to coś się odłączyło teraz. I tu muszę tymi wrócić z powrotem, żeby nigdzie zwarcia nie było. Okej, o. Wszystko mamy nagrane. Jeżeli ja coś sknocę, no to komputer będę musiał nowy kupić. Czyli faktycznie są delikatne. To nie ten pin. Ojej, ojej. Dobra. Kontrolki, diodki tutaj są takie małe, no to zobaczymy. Takie ujęcie, żeby wszystko było widać, ale nie mnie. Jak to zrobić, żeby pokazać, czy to EQ działa? Wszystkie piny są prosto. Włączamy zasilanie, zapłon i zobaczymy, co teraz się wydarzy. O! Trochę niedobrze, że to już miga. Będzie pobierało w czuwaniu prąd. A? No. No wolniej zaczęło migać. Nie mamy tutaj paliwa. Security się świeci. To sprawdzimy, czy iskra będzie chociaż skakać. O, skacze iskra. Dobra. No to dobra, to jeszcze odłączę moduł immobilizera całkowicie. Ten, który tą zapala kontrolkę security, bo ona się cały czas świeci. No iskra daje. No dobra, to odłączę EQ. I czy nie będzie iskry? Tak, nie ma iskry, była tylko raz. Okej. No to teraz tylko kwestia pompki paliwowej, dlaczego nam się nie załącza. Słuchajcie, no okazało się, że z wtyczki ze zbiornika, tutaj jak no, demontowałem zbiornik, to tu te kable się tak naciągnęły, że ten jeden się tutaj po prostu urwał. I to jest akurat przewód masowy, więc dlatego pompka nie chodzi. No, to zaraz to spróbujemy naprawić i uruchomić. No to poszukujemy zasilania pompy paliwowej, bo ona tu w ogóle nie bzyczy. Nie pojawia się tu nic. Jest już ciemno, ale wróciłem się do skrzynki bezpieczników. Full pump relay. Czyli przekaźnik od pompy jest tutaj zaraz ten drugi duży. No więc zaraz zobaczymy, czy on tu przepuszcza. Już jest ciemno. Ciemno wszędzie.
czyli 30,87 styki zwiera. Ale to jest inny skubany niż takie standardowe. Czyli te dwa zwiera. 12. A tu na wyjściu nie ma. No to włączymy zapłon. Tak, pojawia się 12. Się nic nie dzieje. No dobra, trzeba przeanalizować. 5 godzin nagrywasz? Nie wiem, chyba więcej. 5 godzin, 28 minut, 45, 47 sekund. Dobra, chwila prawdy, czy to był ten kabel? Jest. Dobra. No to dobra, to palimy maszynę, bo doszedłem. Jeden kabelek przeciąłem przez przypadek. Idzie przy demontażu, więc teraz to powinno odpalić. Pompka słychać chodzi. No i pięknie. O, czek, engine się jednak zapalił, ale to... No nie, wszystko jest podłączone, no tak. Nie mamy obrotu też danych. Ciekawe, co za błąd poszedł. Pewno połowa obwodu, że nie działa. Za wysoko trochę obrotu. No dobra, pali ładnie. No dobra, bo nie mamy chłodzenia, więc sprawdzone, działa. Jest git. Słuchajcie, jest już dosyć ciemno, oświetlenie od kamery włączyłem, więc silnik odpala. Bardzo szybko zrobił się tu ciepły, naprawdę po tych kilkunastu sekundach pracy już tu było gorące wszystko, więc to dobrze rokuje na odzyskiwanie ciepła z wydechu. Cóż mogę powiedzieć, no nie uszczegłem się uszkodzenia kabla i to w dwóch miejscach prowadzącego do pompy paliwa, no ale udało się namierzyć usterkę i wszystko odpaliło. Ładnie pracuje. Tutaj wydech jest prawdopodobnie jeszcze nieszczelny, ale jest ok. To później będzie wszystko właśnie obudowane taką specjalną płytą pochłaniającą dźwięk. Od środka będą dziureczki, od zewnątrz będzie gładkie. Słuchajcie, szukam cały czas partnera odcinka. To wszystko kosztuje no niemałe pieniądze, jak wiecie. Chciałem się zamknąć kwotą 8000 i to oczywiście dotrzymam. Dzięki serdeczne za to wsparcie, co już jest. W każdym razie rozważam, żeby te odcinki były tylko dla osób wspierających, ale nie chciałbym tego robić. Odzew ważny jest bardzo duży na wsparcie, za co bardzo dziękuję, ale potrzeba więcej. Naprawdę tam te 5 zł ciszy nikogo nie zbawi, a dla mnie to będzie sporo. Chcę zrobić coś więcej, coś nietypowego i całe to sterowanie chcę oprzeć na Arduino, udostępnić Wam później programy do tego wszystkiego, żeby każdy wiedział, o co tutaj chodzi, bo tak samo automatyczne dodawanie gazu, tak żeby działało, tu jest na lince było, nie ma przepustnicy elektrycznej, to trzeba będzie zmienić, albo dołożyć silnik rokowy, albo właśnie zastosować inną przepustnicę, chociaż tu są te czujniki, więc nie wiem, czy to da radę, tak czy inaczej, jest jeszcze mnóstwo zagwozdek. To tyle, także na sklep.zeptobox.pl wsparcie albo wsparcie.zeptobox.pl bezpośredni link lub wsparcie przez YouTube'a. Dzięki serdeczne raz jeszcze. Do następnego odcinka. Pamiętajcie, że to są kolejne odcinki z budowy tego kogeneratora.